jak wiąże się natężenie dźwięku z tym, jak w dźwięku, jak w powietrzu czy w innym ośrodku propaguje się fala dźwiękowa? I powiemy sobie również o fali kulistej w tym odcinku. Otóż już wiemy z wcześniejszych odcinków, że fala transportuje energię. Wielkością, którą przy tej okazji się wprowadza, to jest natężenie fali. To jest stosunek mocy, która jest transportowana przez falę, przypadająca na jednostkę powierzchni. I teraz, jeśli to dotyczy fali dźwiękowej, to możemy pokazać, że natężenie fali dźwiękowej wyraża się takim wzorem. 1/2 rho v omega kwadrat sm kwadrat. Przypomnijmy sobie, co oznaczają poszczególne wielkości. Rho to jest gęstość powietrza, na przykład, jeśli to jest propagacja w powietrzu. V prędkość fali dźwiękowej w powietrzu. Omega kwadrat prędkość kołowa albo częstość, prędkość kątowa albo częstość kołowa fali. I sm to jest maksymalne wychylenie, amplituda fali, która się propaguje. I teraz, skorzystamy z tego, co zostało wyprowadzone w wykładzie poprzednim o numerku 70, to wtedy będziemy mogli wyrazić to natężenie poprzez zmianę ciśnienia, która towarzyszy propagującej się fali w tym ośrodku, jakim jest powietrze. A więc policzyliśmy sobie, że ta zmiana ciśnienia, a raczej amplituda zmiany ciśnienia, wyraża się takim wzorem: gęstość, prędkość, omega i amplituda fali propagującej się. Jeśli z tego równania skorzystamy, podstawimy do równania na natężenie, to otrzymamy następujący wzór, który wiąże natężenie ze zmianą ciśnienia. Zaś ta zmiana ciśnienia bezpośrednio jest związana właśnie z tym, jaka jest zmiana amplitudy tej fali, która się propaguje w tym ośrodku. Chciałabym zwrócić uwagę, że ten wzór na natężenie nie został tutaj przez nas wyprowadzony, ale on bardzo przypomina wzór, który jest dla propagacji fali w linie, o której to propagacji mówiliśmy przy okazji wykładu 68. Tam również moc, która była propagowana przy okazji właśnie, która była transportowana przy okazji propagacji fali, była wyrażona za pomocą takiego równania. Gęstość liniowa tej liny, a więc tutaj odpowiada jej gęstość ośrodka. Prędkość fazowa tej fali, która się propagowała w linie, tutaj jest prędkość fazowa dźwięku w powietrzu. Prędkość kątowa w linie, tej fali w linie, i tutaj jest prędkość kątowa w fali, która się propaguje w powietrzu, i amplituda, i tam była również amplituda do kwadratu. A więc to jest takie samo wyrażenie. Różnica jest tylko taka, że tutaj to natężenie to jest moc dzielona na jednostkę powierzchni. A więc bardzo podobne wyrażenie. Co dalej? Jeśli teraz będziemy analizować, jaka jest nasza reakcja na falę dźwiękową, to przede wszystkim będzie nas interesować, jaki jest zakres długości fal, czy też częstości, na które ucho nasze jest wrażliwe. To jest od 20 Hz do 16 000 Hz. Poniżej mamy infradźwięki, powyżej mamy ultradźwięki. I teraz, jeśli chodzi o ten próg słyszalności, czyli intensywność minimalną, którą musi mieć źródło dźwięku, żebyśmy mogli je usłyszeć, to przy częstotliwości 1000 Hz to jest 10 do minus 12 W na metr kwadrat. 1000 Hz zostało wybrane z tej racji, że jest to taka częstotliwość, dla której to ucho ludzkie ma najwyższą czułość. Drugim skrajną intensywnością, która nas będzie interesować, to jest próg bólu, również mierzony przy częstotliwości 1000 Hz, odpowiada intensywności 1 W na metr kwadrat. A więc widzimy, że od progu słyszalności do progu bólu mamy olbrzymią rozpiętość 12 rzędów. To oznacza, że informacja o tym, jaką ma intensywność źródła dźwięku, jest dla nas nieprzydatna ze względu właśnie na tą olbrzymią rozpiętość, i dlatego wprowadza się poziom dźwięku w skali decybelowej, czyli
porównuje się poziom dźwięku z poziomem odpowiadającym, z intensywnością odpowiadającą intensywności na progu słyszalności. Czyli jeśli interesuje nas poziom dźwięku w dowolnym, dla dowolnego źródła dźwięku, to w skali decybelowej liczymy to w ten sposób, że ten poziom dźwięku w decybelach to jest 10 logarytmów z intensywności źródła dźwięku przez intensywność odpowiadającą właśnie progowi słyszalności. Czyli dla przykładu, jak będziemy chcieli policzyć, ile decybeli odpowiada progowi słyszalności, jaki poziom dźwięku odpowiada progowi słyszalności, to będzie 10 logarytmów z intensywności odpowiadającej, przepraszam, nie progowi słyszalności, tylko progowi bólu, to będzie 10 logarytmów z intensywności odpowiadającej progowi bólu przez intensywność odpowiadającą progowi słyszalności, czyli 10 logarytmów z 10 do 12 decybeli, no ale 10 logarytmów z 10 do 12 to jest 12, razy 10 to jest 120 decybeli. Zobaczmy sobie jeszcze, jak inne źródła emitują dźwięk o innym poziomie. Szept to jest na poziomie 30 decybeli, odkurzacz włączony około 70 decybeli, zaś koncert rockowy 120 decybeli, bardzo już groźny poziom, ponieważ może uszkodzić aparat słuchowy. Ponieważ większość źródeł, które emitują fale, to są źródła, które emitują falę kulistą, to powinniśmy się zastanowić, jak wówczas, jakim wzorem i jakim równaniem opisuje się taka fala. Te fale, o których mówiliśmy do tej pory, to były fale płaskie, rozchodzące się na przykład w kierunku osi X. Taką analizowaliśmy wcześniej. Jak wygląda sytuacja, kiedy mamy do czynienia z falą kulistą? Czyli wyobraźmy sobie, że mamy źródło, z którego propaguje się fala kulista. Oznaczmy sobie przez R promień fali i czoło fali to będą te miejsca, do których w danej chwili dociera ten front falowy. A więc jeśli chcemy policzyć natężenie fali w pewnej odległości R od źródła, przy założeniu, że źródło emituje promieniowanie z mocą P źródła, no to jeśli to promieniowanie jest emitowane w przestrzeń, w sferę, no to znaczy, że natężenie na sferze w pewnej odległości R, przepraszam, od tego miejsca, gdzie znajduje się źródło, będzie opisane takim wzorem. Moc źródła dzielone przez 4 pi R kwadrat. I w związku z tym sformułowane jest dla takich źródeł, które emitują falę kulistą, prawo odwrotnych kwadratów, które mówi, że stosunek intensywności w odległościach R1 i R2 ma się tak do siebie, jak stosunek odwrotnych kwadratów odległości. Z tej racji, że jeśli założymy, że moc źródła jest niezmienna, to w pewnej odległości R1 i 1 razy 4 pi R1 do kwadratu musi być równe i 2 razy 4 pi R2 do kwadratu, no i stąd bierze się prawo odwrotnych kwadratów. Czyli natężenie tego dźwięku, które jest emitowane, czy dowolnej fali, które jest emitowane w odległości R, maleje z kwadratem odległości. To jest właśnie treść prawa odwrotnych kwadratów. Jak to w związku z tym kształtuje się równanie fali kulistej? Otóż przypomnijmy sobie, że natężenie dźwięku jest opisane następującym wzorem. 1/2 rho v omega kwadrat sm do kwadratu, rho gęstość ośrodka, v prędkość fazowa fali, omega kwadrat prędkość kątowa albo częstość kołowa i sm kwadrat, kwadrat amplitudy fali. I teraz jeśli będziemy analizować natężenie pochodzące od właśnie takiego źródła emitującego falę w przestrzeń, w sferę, to wtedy dla natężenie dźwięku odpowiadające amplitudzie jakiejś będzie proporcjonalne do kwadratu tej amplitudy. Inne natężenie będzie proporcjonalne do kwadratu tej innej amplitudy.
I teraz, jeśli porównamy sobie to z prawem odwrotnych kwadratów, które mówi, że stosunek I1 do I2 ma się tak jak stosunek promieni, kwadratów promieni tych sfer, które odpowiadają odpowiednim odległościom R2 i R1, i z drugiej strony I1 do I2 będzie miało się tak jak SM1 kwadrat do SM2 kwadrat, to stąd otrzymamy prostą zależność, że amplituda jest proporcjonalna, amplituda tej fali kulistej jest proporcjonalna do 1 nad R, czyli falę kulistą możemy zapisać za pomocą takiego wzoru, że jest to fala, która się propaguje na kierunku R, tak jak promień tej sfery, w czasie i to jest amplituda, ale ta amplituda jest funkcją malejącą odległości i dalej sinus kr minus omega t, tak jak zwykle wtedy, kiedy mamy do czynienia z falą płaską, tylko że tutaj tym to zamiast tego x występuje r. Jeśli będzie taka sytuacja, że będziemy mieć falę kulistą, ale z dala od źródła, to będziemy może mogli potraktować tę falę jako falę płaską, bo wtedy te fronty falowe będą przy bardzo dużej odległości od źródła niemalże równoległe do siebie. A jeśli tak będzie, czyli tutaj tak jak na tym rysunku jest to pokazane, że te kolejne fronty falowe, wtedy kiedy wybieramy od źródła w dużej odległości sferę o bardzo dużych promieniach, to możemy uważać, że fragmenty tej sfery to są takie właśnie prostokąty, jak na tym rysunku i wtedy będziemy mieć do czynienia z falą płaską i wtedy znowu będziemy mogli wrócić do równania, które jest zapisane dla fali płaskiej, czyli nie będziemy mieć tutaj dużej różnicy, jeśli chodzi właśnie o odległości kolejnych frontów falowych, bo to założenie właśnie, że jest to w dużej odległości, powoduje, że nie ma istotnej różnicy. Jeszcze na koniec, omawiając falę dźwiękową, należy powiedzieć również o zjawisku interferencji, które obowiązuje tak jak dla każdej fali. I tutaj weźmy pod uwagę taką falę dźwiękową, która jest emitowana przez dwa źródła punktowe. I teraz wynik tej interferencji, czyli nakładania się takich fal dźwiękowych pochodzących ze źródła punktowego, będzie zależał od tego, jak się spotkają ze sobą fale, które będą, jedna powiedzmy, że będzie miała do pokonania drogę L1, a druga drogę L2. No i jak zwykle interferencja konstruktywna będzie wtedy, kiedy spotkają się dwie fale w taki sposób, że różnica odległości czy dróg, jakie zrobią, będzie równa całkowitej wielokrotności długości fali. Natomiast jeśli spotkają się w ten sposób, że ta różnica dróg będzie równa nieparzystej wielokrotności lambda przez 2, no to wtedy będziemy mieć interferencję destruktywną i w tym miejscu nie będzie zaburzenia. Tutaj w tym równaniu opisującym różnicę dróg dla interferencji konstruktywnej i destruktywnej, liczba m to jest liczba całkowita. Dziękuję bardzo za uwagę.